Odcinek, w którym widzowie walczyli przeciwko 1000 creeperów, mega wam się spodobał, ponieważ zostawiliście tam ponad 4000 łapek w górę. Dlatego jeśli pod tym odcinkiem będzie 5000 łapek, robimy wielkie mistrzostwa widzowie versus Ender Dragony. A dlaczego Ender Dragony? Bo dzisiaj robimy Withery. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, nie wiem, czy to ma jakieś powiązanie, ale tak, dzisiaj zaproszę zaraz na serwer, na którym jestem, 50 widzów i później zespawnuję 100 Witherów i będę kazał im się bić. Tak, ja wiem, kolejny eksperyment na widzach, przepraszam, ale no musimy to zrobić. Kto jak nie my, okej? Okay? Dlatego w tym momencie zostawcie koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeśli chcecie więcej tego typu odcinków. No i pamiętajcie, wbijajcie również na mojego Instagrama, na którym dobijamy do 10 000 obserwujących. Macie linka w opisie. Dokładnie. A skąd tutaj we mnie wszedł? Oni tutaj są. Asko i Traktor to są moi techniczki. To są ziomki, które udają, że tutaj coś robią, a tak naprawdę biegają w to mi z powrotem. Nie no, żartuję. Robią tutaj ważne rzeczy i mi pomagają, więc posłuchajcie. Ja przenoszę się na mojego Discorda i włamy tutaj na ten serwer już widzów. Okej, okay, dobra, także oto jest właśnie mój Discord, na którym wejdę teraz na kanał ogłoszenia i napiszę tutaj piękną wiadomość. Widzowie versus 100 Witherów. Wbijajcie. No i wysyłamy tą wiadomość, okej, okay, wyszli. Teraz tylko na nich czekać na serwerze. Pierwsza osoba już jest. Jest to Moriozel Kas. I na razie tylko i wyłącznie jedna. Nie no, trochę smutno, że jedna, ale Anka jeszcze wbiła. Dobrze, wbijają powoli. Epicko. Więc w czasie, kiedy oni bardzo powoli wbijają na serwer, bo mamy ich już aktualnie koło 12, 13, coś w tym stylu, wytłumaczę wam szybko, o co tutaj dzisiaj będzie chodzić. Otóż tak jak w poprzednim odcinku, dam im 30 minut na przygotowanie materiału. Wiecie, na zdobycie diamentów, na zdobycie jakichś łuków, strzałów, wszystkiego, czego tylko się da. I potem tepnę ich na rękę, na której będą walczyć właśnie z tymi 100 Witherami. Czy im się uda? Nie mam pojęcia, ale właśnie od tego są eksperymenty na widzach, żeby się przekonać, co nie? Mamy już 31 graczy, czyli brakuje jeszcze dosłownie 19. Także mam nadzieję, że minutka i będziemy mogli startować. A wy w tym czasie możecie wbić na mój sklep z koszulkami, czyli sklep.zelazny.et, gdzie możecie wyłapać między innymi taką epicką koszulkę jak ta, którą widzicie na ekranie. Według mnie jest kozacka, mam nadzieję, że wam też się podoba. Jeśli tak, no to wiecie, zapraszam cieplutko na sklepik, nie? Ale najważniejsze jest to, że mamy już 50 graczy na serwerze. Oto cała lista, to są wszyscy gracze, którzy tutaj z nami są. No i muszę im szybko wytłumaczyć zasady, także dajcie mi chwilę. No dobra, także pokrótce wytłumaczyli mi wszystkie zasady. Wiecie, tam mają 30 minut na przygotowanie swoich itemków, potem teleportuję ich na rękę, to co wam przed chwilą mówiłem. No i co, zapytam, czy są gotowi. Widzę, że skaczą, więc możemy oficjalnie startować. Ja sobie wezmę tego GM0, żeby nie było, bo gram razem z nimi. I co? Czas na odliczanko. 3, 2, 1 i startujemy! Poszedł World Border, czas do końca 30 minut! No okej, okay, czyli standardowo przydałoby się na początku przygotować jakieś jedzonko, no bo walczenie z Witherem bez jedzonka mogłoby być dosyć ciężkie, tak samo jak walczenie z creeperami bez jedzonka było ciężkie. O nie, ktoś już umarł, no jak to można umrzeć w tym momencie? Przecież to jest dosłownie 15 sekunda gry, co to za człowiek w ogóle? Dobra, nie pytam, mam już jakieś krówki, krówki się przydadzą, co prawda? Zgaduję, że enchantu zdążyć nie zrobię, ale mam taką nadzieję, że chociaż wyjątkowo dzisiaj uda zdobyć mi się jakiekolwiek diaksy, ponieważ jak wiecie ostatnio, w ostatnim odcinku, przez 20 minut nie zdobyłem ani jednego diaksa i to była jedna wielka porażka, ale dzisiaj będzie dobrze, ja już o tym wiem, dzisiaj będzie super rozgrywka, na pewno mi się uda i ja czuję to szczęście, coś czuję po prostu spod ziemi, tak promieniuje to szczęście. Co ja gadam, przepraszam, nie, odbija mi znowu. Mam jedzonko, minęła już minutka, także jest dobrze, jedzonko w minutę, to jest dobry timing, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz tylko drewno bierzemy szybko, nie wiem, gdzieś koło 16-20 i lecimy pod ziemię szukać od razu diaksów. To jest nasz cel na dzisiaj, znaleźć jakikolwiek diament. Dobra, jedno drzewo wykopane, przydałoby się jeszcze jedno i możemy startować. Startować znaczy pod ziemię, bo tak teoretycznie start gry już był kilka minut temu. Czy 11 drewna to wystarczająco, żeby iść pod ziemię? Wydaje mi się, że no dobra, chyba wystarczy. Nie chce mi się więcej kopać. Nie ma co się trudzić, ważniejsze są diaksy. Po drewno możemy zawsze wrócić, pod diaksy niekoniecznie. No nie no, w sumie po oba nie możemy wrócić. Jak się pójdziemy pod ziemię, to ciężko będzie wrócić po to, a jeśli wrócimy na ziemię, ciężko będzie wrócić pod diaksy. Dziwna logika, ale za to mam deski. Jest dobrze. Teraz kill off. Teraz, jak to się nazywa? Nie kill off, miecz. Miecz, bo gram po śląsku, nie pytajcie czemu. I od razu zrobię sobie jeszcze siekierkę. No bo co jak co, żeby szybciej kopać to drewno, wykopę sobie go jeszcze troszeczkę. Epicko, no to lecimy po stołnika i wpadamy pod ziemię, chociaż nie wiem, wykopać jeszcze troszeczkę papieru. Papieru, jakiego papieru? Drewna i papieru. Chociaż papier robi się z drewna, więc jakoś mocno się nie wyminę z prawdą. Uuu, jakaś fajna kopalnia. Może opłacałoby się tam zaraz iść, bo wydaje mi się, że kopanie w kopalni jest lepsze niż kopanie się pod siebie, chociaż no ostatnio skończyło się to... Faktycznie, ej, w ostatnim odcinku to się bardzo źle skończyło, jak się kopałem pod siebie, więc wolę nie ryzykować, okej? Okay? No to idziemy do tej kopalni, tylko już ją zgubiłem. No, co jest ze mną? O lol. Dobra, ona była tutaj, pamiętam. Tylko chciałem jeszcze mieć troszeczkę jedzonka. Co tam jest? Kto tam coś... A, to jest spawn. Myślałem, że ktoś budował sobie domek. Lol. Gdzie są jakieś świnki?
świnki jeszcze szybko! Dajcie mi świnki! Jejku, czemu ja cały czas jedzenie zbieram? Powinienem już być od 5 minut w podziemiach, a ja zamiast tego chodzę tutaj i zbieram jedzenie. To jest kompletnie bez sensu. Ale no dobra, potem nie będę tego żałował, bo jedzenie jest przydatne. Kobelka trochę już mam. Myślę, że tyle mi wystarczy tak na start, żeby zrobić jakieś podstawowe itemy. Więc tak, biorę sobie szybko, robię kilofek, zrobię sobie od razu łopaty. Znowu zapomniałem nazwy. Miecz! Jejku, czemu zapominam takich prostych nazw? O co chodzi? I wrócimy sobie szybko do tej kopalni, która była gdzieś tam, z tego co pamiętam. Znaczy w sumie nie pamiętam, gdzie ona była, ale mam nadzieję, że mi się uda ją znaleźć szybko. Kopalnio, gdzie ty byłaś? Tu była kopalnia. O, i znalazłem ją. Lol, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Dobra, schodzimy na dół. Jest tutaj trochę ciemno. Przydałoby się, żeby tu było troszeczkę bardziej jasno. Więc możemy ogarnąć tak na szybciocha węgiel drzewny. To jest chyba jedyne wyjście sensowne w tym momencie. Węgiel drzewny. Ale ona jest głęboka. To jest zwykły węgiel. Jaki fart. Wow. Dobra, fart życia. Udało się. Wiem, że nic nie widzicie na ekranie, ale spokojnie. Wykopię ten węgiel i już robię pochodnię. I uwaga, dwie pochodnie. Nie, sorry, 8 pochodni na razie. Pięknie. Dobra, mamy to. Idzie mi zbyt dobrze, żeby to było prawdziwe. Coś musi zaraz pójść nie tak. No bo to jest wręcz nienormalne, że idzie mi tak dobrze, no. Tu jest jeszcze żelazo obok od razu. Wow. 1, 2. Duże złoże. Dobrze, dobrze. Takiego potrzebowałem. 1, 2, 3, 4. Chyba łącznie będzie go 6 w takim razie. No to 6 to jest spoko. No ja jestem zadowolony. Wystarczy mi tak mniej więcej na 1 kilo. Fajnie. Znaczy no 2 kilofy. Dobra. 6 przez 3 to jest 2. Przepraszam, moja matematyka tutaj się nie odzywa zbytnio. Co z tego, że mam maturę 0? Nie potrafię podzielić 6 przez 3. Genialnie. A bo tutaj ktoś już jest. I tu zostawił złoto. I wungiel zostawił, ziomeczku. Czemu zostawiłeś wungiel? Ej, wungiel jest przydatny, ziomeczku. Gdzie ty idziesz? O, on tu się kopie. Możemy go okraść. O lol. Ej, co się stanie? Tu jest ziomek. On nas nie widzi. On się tutaj kopie. I Hero Z. Dobra, wracamy stąd. Nie będziemy go okradać. Tylko zrobimy sobie gdzieś dziurę obok. Złoto mogę sobie zabrać. Nie, no złoto mi jest niepotrzebne. Przepalimy sobie za to szybko moje żelazo, które jest ewidentnie potrzebne. I lecimy na najniższy poziom w poszukiwaniu. O, czy to jest kolejny cave? I to jest jakiś duży, epicki cave, tak! Siema, nie, to jest mój prywatny cave, idź sobie stąd! Mój prywatny cave, zostań! Dobra. On mi dał żelazo, bo to jest moje 6 żelaza. Dzięki ci wielkie, Kiro! Ej, nie zauważyłem tego, przepraszam, dzięki wielkie, mega! Dobrze, dziękuję bardzo cieplutko, mamy w takim razie żelazko i możemy lecieć w poszukiwaniu diamenciorów, co nie? Tylko i wyłącznie 15 minut do końca, nadal nic nie mam, połowa czasu minęła, mam trochę żelaza, więc zawsze coś, ale żelazo do walczenia z liderami, no, nie jest zbyt dobrym wyborem, chociaż zawsze coś, okej, okay. Mam tego żelaza. Za obecnie 6 i 8, czyli 14, no i jeszcze jedno w ekipunku, czyli 17. Co mi to da? Prawie nic, znaczy trochę... O, dżiner, panie nietoperku, siema. No troszeczkę zbroi sobie zrobię, chociaż chciałbym mieć całą zbroję. To był chyba już taki dobry poziom. Cała zbroja to jest coś, o czym marzę. Ziomku, ej, tu jest jakiś ziomek, mam nadzieję, że mnie nie ukradnie zaraz stąd. Szybko, muszę zabrać to żelazo. Przepalam co moje i zaraz stąd uciekamy, ponieważ nie chcę, żeby ktokolwiek mnie okradł z mojego żelaza, bo to jest moje prywatne żelazo. I uwaga, ostatnie, mamy to. Dobra, biorę to, biorę szybko craftingek i lecimy na wyprawę. Zostało jeszcze 14 minut, więc sporo czasu, jest szansa, że diamenty jednak dzisiaj znajdziemy, aczkolwiek szansa jest mała, jak zwykle, bo to jestem ja, a nie jakiś koks grania w Minecrafta. Mam tylko nadzieję, że trzymacie kciuki, bo pamiętajcie, trzymacie kciuki klikając łapeczkę w górę, także jeśli zostawiliście jeszcze łapki w górę, zostawcie ją właśnie teraz, wtedy jeden więcej diament dla mnie, a diamenty mi się przydadzą, nie żeby coś, nie? O, tutaj widzę, że ktoś na czacie właśnie dostał diaksy. Diamenty ktoś ma tutaj, żelazne reguły, otwórz cywki. Niektórzy dopiero żelazne kill-off robią słabo. No dobra, tutaj ktoś ma diamenty. Tu ma ktoś wytop sztabkę żelaza. Dopiero teraz? Ej! Ja muszę mieć dobrą drużynę do walki z liderem, a nie jakieś nuby. Więc ludziska, zepnijcie się i musimy zaraz z nimi wszystkimi wygrać, bo to będzie 100 liderów. To wcale nie jest łatwa sprawa. Czy ja znalazłem kopalnię? O tak, dobrze, dobrze, dobrze. W kopalni może coś być, jakieś skrzynki. A w skrzynkach w kopalniach zazwyczaj są dosyć dobre itemki. Także lecimy tam szybko do góry. Mam czym się podsadzić? Żelazem. No jasne, najlepiej na świecie. Kopalnio, dajcie mi tu szybko, jakieś żelazo może też być, jakby, nie wiecie, ja na żelazo nie narzekam, zawsze się przyda, zrobię sobie najwyżej zbroję, jednak mimo mojej bardzo dużej sympatii do żelaza w tym momencie wolałbym diaksy. O, ile tu jest creeperów, o kurde, ej, odcinek 1000 creeperów był ostatnio, nie teraz, więc idźcie sobie stąd creepery, dajcie mi spokój, ja chcę tylko i wyłącznie diaksy. No wyjątkowo muszę powiedzieć, że szczęście dzisiaj akurat mamy, bo 34 żelaza piechotą nie chodzi, starczy mi na moją zbroję i przy okazji mogę jeszcze komuś zrobić zbroję, to też będzie całkiem gites. No wie,
wiecie, no będę miłym człowiekiem, zrobię komuś zbroję dodatkowo, ale dla siebie wolałbym mieć diaksową, której póki co nigdzie nie widzę, bo nie ma nigdzie diaksów i to jest pewien problem. O, woda, 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 o i kolejne żelazo, co? Ej, naprawdę? Jestem dzisiaj oficjalnie królem żelaza, 45 żelaza, zostało tylko 10 minut do końca, no ale no cóż no. Da się w żelaznym secie pokonać lidera, udowodniliśmy to na masakrze, więc może być dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze. I właśnie na czacie pojawiła się informacja, że zostało tylko i wyłącznie 10 minut do końca. No to ja myślę, że diaksy są realne jednak. Szczególnie tutaj jest jakaś dziura, jesteśmy na poziomie 12, czyli diaksy gdzieś w tym miejscu już powinny się spawnować. O, 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 panie diaksy, gdzie jesteście? Powiedzcie, że tu gdzieś jesteście. Czy ja dużo od życia potrzebuję? 2 diamenty na zrobienie jednego miecza i tyle, nic więcej, tyle mi wystarczy, będę szczęśliwy już wtedy. Ale nie, bo po co? Lepiej dać ci creepera żelazny. Creeper jest twoim lepszym przyjacielem niż... O, i żelazo wybuchł przy okazji. O, smutek. O, siema gościu. Lol, dokopałem się do tyci. Siema tycia. Ona w ogóle już diaksy ma. O kurde, belle. O, żelazo, dzięki. O, nawet buciki, jak dobrze, dzięki wielkie. Ale epicko, mega, mega dziękuję. Diaksy? Czy tycia wyrzuciła mi diaksy? Dzięki tycia. O, jak dobrze, dzięki. No to teraz to jesteśmy koksy, możemy sobie zrobić diaksowe buty. Nie no, żartuję, robimy sobie oczywiście diamentowy kill off. Jaki kill off? Miecz, dokładnie, o miecz mi chodziło. No i pięknie, tak to ja mogę z liderem walczyć, będzie dobrze. 5 minut do końca, to ja już jestem gotowy, nie? Iść co najwyżej, po co ja mogę iść? Po pająka. Nie no dobra, nie będę szedł po pająka, ale za to zrobię komuś zbroję, bo może część graczy nie będzie miała zbroi, więc ja przepalę całe to żelazo i będę potem rozdawał zbroję innym graczom. Ale jak będą jeszcze chcieli, to mogę im rozdać redstone'a albo żmiję. Co? Żmija, zimia. Czemu po śląsku ziemia to jest zimia? Pierwsza za to spojrzałem teraz. Dobra, tu jest kijok. Kijoka to już widziałem. Granit normalnie, dioryt tak wygląda. Moja ostateczna taktyka jest taka, że kopię się do przodu i liczę na to, że może w ostatniej minucie chociaż kilka diaksów, nie wiem, 3 diaksy. Wtedy mógłbym sobie zrobić buty, albo 2 diaksy nawet wtedy mógłbym sobie zrobić buty. Uda mi się znaleźć, chociaż mało w to wierzę, bo znacie dobrze moje szczęście, nawet przez 30 minut żadnego diaksa nie znaleźć, to trzeba potrafić. Bo z tego co widzę, jednak, o nie, diamentowa zbroja. Ludzie są kozacki, no, o! Ile ludzi ma diamentowe zbroje, to tylko ja tak kijowo gram, naprawdę. Dobrze, no, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Jeszcze będę ostatni pokonywał te lidery. Jeszcze będę ostatni na ręce i będę z nimi walczył. Tak się, tak będzie, mówię wam, tak będzie. 2 minuty do końca. Czy jest sens się kopać nadal? Bo wydaje mi się, że raczej nie. I chyba lepiej byłoby iść szybko, zabezpieczyć się w jedzonko i sobie je szybko przypalić. Tak, to jest plan na teraz. Także wszystkie piecyki bierzemy i przekształcamy i na przepalanie jedzonka. O, ale to już żelaza jest pełno. Dobra, zrobię pełno zbroi dla innych graczy. Tutaj szybko wkładam jedzonko. Jedno jedzonko, drugie jedzonko. Tutaj się przepala. Dobra, tutaj trzecie jedzonko. Klatę ktoś weźmie. Ktoś weźmie sobie łopatę. Znowu coś dziwnego gadam. Ktoś sobie weźmie nogawki. Ktoś sobie weźmie buty. 10 sekund do końca. O nie, dobra, szybko. I możemy sobie zrobić jeszcze spodnie. I na końcu nie stać mi już na nic zbytnio. To mogę jeszcze zrobić co najwyżej. Ja szybko. Dobra, mieczyk. O, zrobiłem. No i co? Oficjalnie koniec czasu, zostaliśmy teleportowani i w tym miejscu zaraz rozpoczniemy walkę. No i czas szybko na wytłumaczenie zasad. 100 liderów pojawi się w kilku falach, pierwsze będą małe, ale z każdą kolejną będzie coraz gorzej. Jeśli zginiecie, nie możecie wrócić do gry. No i oczywiście pierwsza fala to są 3 lidery. Tak na początek będzie dosyć prosto. Mam nadzieję, że wszyscy są już gotowi. Także oficjalnie rozpoczynamy rozgryweczkę. Czas na odliczanie, nie? Tylko, że moja odliczarka się zepsuła. Odliczarko, o działa, 5, 4. O nie, wpadłem do dziury na końcu, nie wierzę. Mamy to, jest 0. Gdzie jest pierwszy leader w ogóle, bo ja ich jeszcze nie widzę. One mogą być w swoim miejscu, gdzie jest pierwszy? Tam jest gdzieś pierwszy, chwilę. Słyszę je, ale nie widzę ich jeszcze, to jest najgorsze. Są gdzieś tutaj chyba, lol. O, dokładnie, tu jest pierwszy. Dobra, mamy go, mamy, szybko pokonamy go, na szybciocha. Problem jest taki, że ja nie mam w ogóle łuku i ciężko będzie go tak ogarnąć. O, ktoś mi dał łuk, jak słodko. Dzięki wielkie, ej, dobrze, dziękuję cieplutko za łuczek. O nie, ktoś mi zabrał łuk, nie, to nieważne, jednak nie mam łuku. O, ale wpadł tutaj idealnie, dobra, mamy go, jest! I znowu zapomniałem o tarczy, to jest straszne. Ostatnio było tak samo, zapomniałem kompletnie, że istnieje coś takiego jak tarcza, która by mi tutaj pomogła, ale bez tarczy będzie ciężej. I uwaga, mamy pierwszego lidera, zabijemy go, dobrze, jeszcze tylko troszeczkę życia, ale dobrze! Pierwszy lider poszedł oficjalnie, nie ma go, kozacko, jeszcze tylko 2. Mamy kolejnego, kolejny zleciał na ziemię, więc jest gites i uwaga, mamy go, ale kombo, ile graczy tu poleciało, masakra. I mamy pierwszą ofiarę, uwaga, Vector PS.
Ben i Julka Kulka są pierwsze ofiary Widerów. O nie! Dobra, drugi Wider poszedł. Czy zostały nam jeszcze jakieś oprócz tego? Koniec pierwszej fali! Mamy to! Czyli udało nam się pokonać 3 Widery. Teraz będzie ich 5. To będzie cięższe. Ale trzymam kciuki, że jeśli w pierwszym etapie nam się tak łatwo to udało zrobić, to i w tym nam się uda i nie będzie dużo ofiar. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Kolejna tura poleciała! To jest pierwszy z nich, okej? Okay? I od razu poleciał tam do góry. Dobra, dobra, mamy go. Patrzcie, jak mu dosłownie w kilka sekund życie poleciało. Ma już 1/3 życia za sobą, czyli zostało mu tylko 2/3, a nawet lepiej, zostało mu już mniej niż połowa. Jak szybko poleciało, kozak! Jest coraz prościej, ale mamy również coraz więcej ofiar. Tam są wszyscy, którzy już umarli. Jest ich łącznie 7. Także no niestety 1/5 graczy już poległa, ale mimo wszystko ci najsilniejsi zostali i trzymam kciuki, że z nimi wszystkimi uda nam się pokonać łącznie 100 Widerów. To będzie ciężkie. Dobra, gdzie on jest? Ej, zniknął mi gdzieś, tutaj jest, dobra. Już po tobie, Wider! Już po tobie! Robi się coraz gorzej, ale tego pierwszego mamy. Nawet chyba ja go zabiję, czekajcie. O! Ja go zabiję kozacko! Poszedł już, już go nie ma. Dobrze, fajnie. Tak samo jak nie ma już prawie 15 graczy, jest coraz mniej bezpiecznie. Ale, ej, co on tam robi? Czemu on atakuje tych graczy tam do góry w poczekalni? Chodź tu, Wider, 1 na 1, a nie tam do góry latasz, kurde bele. Czy ty się nas boisz, czy o co chodzi, Widerku drogi? Boisz się nas i tyle, ja dokładnie wiem, o co mu chodzi. Tutaj gdzieś w tym lesie jest kolejny, dokładnie na tej górce. Tu będzie go dosyć łatwo atakować. O, dobra, mamy go! W dwójkę będziemy go atakować, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł, ale czemu on mnie w ogóle nie bije? Lol, on bije tego gracza tutaj obok, a nie mnie. No spoko, jakby zepchnąłem go do bariery. Dobra taktyka, tak mi się wydaje. I on w ogóle nie chce mnie bić. On bije wszystkich dookoła, tylko nie mnie. Okej, jakby spoko. Najwidoczniej ten Wider mnie lubi. Fajnie, nie? Mi pasuje. Lubię mieć przyjaciół Widerów albo Creeperów. To spoko sprawa. I mamy go! Okej! Okay. Kolejna fara chyba cała pokonana. Więcej Widerów chyba tutaj już nie ma, więc czas najwyższy na trzecią falę. Tym razem będzie ich 10. O nie! Czyli póki co pokonaliśmy tylko i wyłącznie 8 Widerów i zobaczcie, połowy graczy już nie ma. To będzie bardzo ciężkie. Czas na trzecią falę! Dokładnie! I to mam wrażenie, że będzie fala końcowa. Mimo wszystko liczę na to, że dotrwamy do 5. fali, bo w 5. fali będzie tych Widerów 50. Czajcie to? 50 Widerów w 5. fali, ale możemy do niej nie dojść, bo... Ach. No jednak 50 graczy na 100 Widerów to ciężka sprawa. O, tu jest ich pełno! O, mamy to! Pierwszego uwięziłem! O, i na mnie się uwziął, bił mnie przed chwilą, takie może być, panie Widerku. Proszę iść na innego gracza! Ej, nie bij mnie, Wider! Nie, zostaw mnie spokojnie, czemu on mnie bije! O kurde, tylko 4 serduszka mi zostały! Dobra, uciekam stąd, to się bardzo źle skończy chyba. Ej, dobra, dał mi spokój, jest okej! Okay. Powiem wam tyle, jeśli tych Widerów jest teraz 10, to jest to już porażka, bo to jest duża liczba, jest ich pełno i atakują cały czas, zostało mało graczy, mniej niż połowa i musimy pokonać tyle Widerów, to jest praktycznie niemożliwe. Nie goń mnie, ziomek, zostaw mnie spokoju! 2,5 serduszka! O nie, o nie, o nie! Szybko, szybko uciekam stąd! O nie, utknąłem tutaj! O, do góry, do wieży! Nie no, już jest po mnie, no dokładnie, wiedziałem. Po mnie. Wytrwałem do trzeciej fali. To i tak jest dobry wynik. Tutaj został jeszcze jeden Wider. Gdzie jeszcze są kolejne? Tu jest kolejny, czyli są 2. Tutaj jest trzeci i jest ktoś sam na sam na niego. I chyba jest jeszcze gdzieś czwarty. O, tutaj jest czwarty. To jest chyba właśnie ten. Wiecie co? Ja im pomogę. Biorę szybko łuk. Ja wiem, ja może nie jestem zbyt dobrym łucznikiem, ale biorę łuk. Enchantuję sobie go szybko na... Nie wiem, może moc? Bo oni tak ma już ciężko. Zostało ich tylko 10 na tyle Widerów, a kolejna fala jeszcze czeka. A szczerze mówiąc, zrobię to tylko dlatego, że chcę zobaczyć, jak zaraz męczą się z 25 Widerami. To będzie piękny widok. Te 2 już poszły, jest już prawie po nich. Znaczy ten jeden jest na krańcu życia, a ten ma jeszcze połowę. Troszeczkę mniej niż połowę. Więc będzie łatwo. Nie, no wydaje mi się, że ta tura jeszcze przejdzie. Myślę, że w kolejnej turze to już będzie koniec. Chociaż i tak wytrzymali dużo niż myślałem, bo byłem pewny, że 3 tury to jest max, a jednak dali radę. Czy mi się wydaje, czy został tylko ten jeden Wider? Chyba tak. Czemu wszyscy są bez zbroi? Lol, przed chwilą byli ze zbrojami przecież. Okej. Okay. Dobra, no to w takim razie, proszę państwa, już po nim. Proszę, znaczy prawie po nim. Ej, ziomeczku, nie odlatuj tak daleko, ja cię chcę pokonać. A, bo oni wszyscy z łapkami tutaj latają, nikt nie ma miecza w ogóle. O, dobra, pokonali go. Czyli wszyscy gracze, którzy tutaj są, nie mają w ogóle mieczy. Wiecie co, ja wam porozdaję jakieś miecze. Macie miecze, łapcie miecze, proszę bardzo. I z tego, co jednak widziałem na czacie, zostały jeszcze 2 Widery jednak do walki. Ale gdzie one niby są? Widerki, gdzie wy jesteście? Tutaj jest jakiś Widerek, gdzie on utknął? Ej, patrzcie, tu on jest. Ja go muszę popchnąć, ja go popchnę, żeby poszedł tam bliżej tamtych graczy. O, już go nie ma? Gdzie on jest? A, dobra, polecieli do niego, jest dobrze. To jest ostatni Wider trzeciej tury, jaki został. Na arenie zostało jeszcze dokładnie ilu graczy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 graczy na arenie i tylko jeden Wider. A w kolejnej turze, przypomnę wam, będzie 25 Widerów kontra 8 graczy. To jest niemożliwe. To tego się nie da zrobić fizycznie. No i już 7, bo Julka została zabita. No niestety, no. To jest ten gościu, który mi dał diamenty w ogóle. On jeszcze żyje. O, właśnie żyje. Już nie żyje. Żył przed chwilą. I Nechrider też zginął. O nie, to znak, że zostało tylko i wyłącznie
łącznie 5 graczy do pokonania 25 liderów, które pojawią się zaraz na arenie. A jednak 4 graczy. Okej, okay. Spoko. Ten lider został oficjalnie pokonany przeze mnie, a to tylko dlatego, że na arence został... Aha, jeden gracz, a jednak w ogóle. O nie, jest jeden, dobra, jest Dino, siema Dino. Czyli tak, został jeden gracz kontra 25 liderów. Czy wy to widzicie? Dobra, Dino, posłuchaj, masz tu moje itemy. Tutaj mój mieczyk, tutaj mój łuczek. Ode mnie masz jeszcze strzały, proszę bardzo. No i oczywiście zbroje. No i ziomeczku, zostałeś ostatnią osobą na ręce i twoim zadaniem jest pokonanie 25 liderów, Dino. Powodzenia. Napisałem to na czacie, więc lecimy. Spawnujemy 25 liderów dla Dino. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, o już go nie ma, już umarł. No dobra, no to właśnie tak zakończyła się ta walka. Wszyscy gracze oficjalnie polegli, nie ma ani jednej żywej duszy na ręce. Czyli tak naprawdę wystarczyło 18 liderów, aby pokonać 50 graczy. Prościutko, nie? Bardzo prościutko. Ale ja chcę koniecznie coś zobaczyć, ja wypuszczam wszystkie lidery, jakie tylko mamy. Niech będzie ich ponad 100 i wypuścimy tych graczy ze spawna. To jest bardzo dobry pomysł, uwaga, dobra, proszę państwa. Mamy tych liderów już prawie, nie wiem ile, ale jest ich mega dużo. A tu mamy resztkę graczy, więc zobaczymy, czy sobie z tym poradzą. Wow, o co chodzi, nawet się zlagowały, nie ruszają się już kompletnie. Więc właśnie tym akcentem, który widzicie za mną, kończę ten odcinek. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. A jeśli chcecie kolejny odcinek, w którym nasi gracze będą walczyć przeciwko 100 Ender Dragonom, dajcie koniecznie znać w komentarzu oraz zostawcie łapeczkę w górę. Ja ich jeszcze troszeczkę pospawnuję. No, myślę, że tyle wystarczy. Także dzięki jeszcze raz, do jutra, pa pa, cześć!